Dzisiejsze spotkanie, te dzisiejsze podpisy mają być głosem za zdecydowanie większej ilości mieszkańców, którzy oczekują na realizację tej drogi. My dzisiaj nie określamy, którędy ta droga ma biec, czy przez Brzeszcze, czy przez Miedźno. Od tego jest Generalna Dyrekcja Drugi Autostrad, to oni muszą określić. Dla nas najważniejsze jest, żeby oprócz przebiegu głównego drogi S1, obojętnie w którym wariancie, powstała obwodnica zarówno Bierunia, jak i Oświęcimia. I proszę Państwa, jeżeli nie powstanie obwodnica Oświęcimia, to może się okazać, że jeżeli powstanie S1 i obwodnica tylko Bierunia, to kłopoty na tej drodze będą jeszcze większe, bo wszyscy z południowej Polski będą chcieli się dostać na S1 przez DK44. Dlatego wszyscy jesteśmy po jednej stronie. Walczymy o drogę S1 i myślę, że Oświęcim i Bieruń ma takie same stanowisko, obojętnie który wariant, ale żeby był realizowany. I wariant, który ma obwodnicę Oświęcimia i obwodnicę Bierunia. I wszyscy tutaj musimy właśnie wyrazić ten głos za i dopingować Generalną Dyrekcję i rząd, żeby nie bał się i podjął ryzykowną niekiedy dla kogoś decyzję. Może ze stratą, bo na pewno ktoś ucierpi przy tej decyzji. Ale żeby się nie bać i tą decyzję podjąć i tą drogę zrealizować. Dziękuję bardzo.